Władze miasta planują przywrócić parkowi imieniem Aleksandra Majkowskiego dawne atuty. Pierwszym krokiem realizacji powziętych zamierzeń była rewitalizacja. Staramy się, żeby znalazły się tam ścieżki, które mają prowadzić ciekawymi miejscami w tym parku. Są wspaniałe kanały, jest miejsce zabaw dla dzieci, jest miejsce, gdzie można ćwiczyć, ale i też jest taka miejsce, które stanowi rekreację dla całych rodzin. Można gryla sobie tam sporządzić. Tak zależy nam na tym, żeby park był dla wszystkich. I to się udaje. Do parku ściągają całe rodziny, bowiem atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób starszych nie brakuje. Kolejnym pomysłem na upiększenie parku jest sprowadzenie różnych gatunków ptaków. Jednym z takich ciekawych elementów to jest stawek. Na tym stawku jest domek i kiedyś tam były łabędzie. Od dłuższego czasu zastanawiamy się, co zrobić, żeby ptactwo z powrotem zagościło w parku. Jednak pomysł ten wymaga szereg przygotowań i konsultacji. Po pierwsze, należy stworzyć ptactwu odpowiednie warunki. Dwa, stworzyć odpowiedni system karmienia, bo one już nie zdobywają samodzielnie pożywienia, więc trzeba ich dokarmiać. I trzy, stworzyć im warunki przezimowania. Władze miasta do pomysłu podchodzą z ogromnym zapałem, ale też ostrożnością. Od razu wszystkiego zrobić nie można, popatrząc na możliwości finansowe i biorąc pod uwagę, że jednak w Wejherowie priorytetem są drogi, a mamy i sporo jeszcze dróg, które są nieutwardzone i trzeba je utwardzić. W związku z tym niektóre elementy, tak nawet w parku, one muszą poczekać. Władze miasta na planowany projekt chcą pozyskać fundusze zewnętrzne. Szukając środków zewnętrznych, też patrzymy na fundusze, które są dodatkowo jeszcze dostępne. Myślimy to też o funduszu norweskim, myślimy też o możliwości, które stwarzają kraje okręgu bałtyckiego. Próbujemy nawiązywać kontakty też z ogrodem zoologicznym w Kaliningradzie, gdzie wspólnie razem, mając pewne partnerstwo, można zdobyć środki zewnętrzne. Jak podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt, najistotniejsze jest gruntowne zbadanie, czy nic nie stoi na przeszkodzie. Dzisiaj przygotowujemy się do tego, żeby można było przystąpić do realizacji, ale to wymaga przede wszystkim zbadania, jakie są możliwości, przygotowania się do zrealizowania dokumentacji i co w ramach tej dokumentacji można by było przyjąć. I wtedy dopiero będzie etap realizacyjny, czyli można powiedzieć, że to są naprawdę bardzo, bardzo wstępne prace. Projekt kryje w sobie ważne aspekty edukacyjne, bowiem sprowadzenie ptactwa może skutkować stworzeniem specjalnej ścieżki edukacyjnej i budzić walory poznawcze, zwłaszcza wśród dzieci.